Już po raz kolejny, piąty w całej Polsce, odbywają się Dni Przyjaciół Piłki Nożnej połączone z kampanią społeczną Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi. Pomysłodawcą, inicjatorem całej akcji jest Fundacja Piłka jest Piękna, natomiast współorganizatorem w Jeleniej Górze po raz kolejny Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra. W ramach akcji profilaktycznej w tym roku zostanie przebadanych około 100 dzieci i kobiet. U dzieci odbywa się USG jamy brzusznej, natomiast u kobiet USG tarczycy. Badania cieszą się ogromnym zainteresowaniem i dzięki uprzejmości doktora Rafała Dżgury, prezesa przychodni Promet, badania odbywają się w tym roku właśnie tutaj w przychodni. 5 lekarzy radiologów w piątek i sobotę badało i bada kobiety i dzieci. Jest to ważne, takie badania? Powinni się ludzie badać? Myślę, że jest to ważne, jest to jedyna okazja taka, bo my na co dzień jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu. Dzisiaj przy okazji właśnie takich rozgrywek możemy się zbadać i cieszę się, że właśnie takie fundacje jak KGHM Polska Miedź są, dotują, w różny sposób wspomagają takie właściwe, prawidłowe działań. Profilaktyka jest bardzo ważna, ponieważ rak wcześniej wykryty jest uleczalny i właśnie ta akcja ma zmobilizować kobiety, ma zmobilizować dzieci, ich rodziny do badań, bo wiadomo, że jest to choroba w tej chwili społeczna i musimy jej przeciwdziałać. Profilaktyka łączy się ze sportem, ze zdrowym stylem życia, dlatego na boiskach w Parku Paulinum odbywają się dzisiaj mecze rozgrywane pomiędzy dziećmi, między dziećmi i rodzicami, pomiędzy sympatykami i przyjaciółmi Karkonoskiego Klubu Sportowego Jelenia Góra i pracownikami firmy WKTG oraz mecz po raz pierwszy rozgrywany przez kobiety. Jest to nowo powstała drużyna KKS-u, które dzisiaj spotkają się z zawodniczkami AZS-u Wrocław. Zwieńczeniem całej imprezy, jak co roku, będzie wielki mecz pod hasłem Razem Wygrywamy z Chorobą Nowotworową, rozegrany pomiędzy kobietami, nauczycielkami ze szkoły podstawowej numer 8, które co roku uczestniczą w akcji. Dołączyły też panie z gimnazjum numer 1 oraz mamy zawodników z drużyny Moskiel Szklarska Poręba. Tego typu imprezy jak dzisiaj, impreza sportowa, która integruje nauczycieli i inne kobiety w tak szczytnym celu, jakim jest walka z rakiem piersi, myślę, że jest bardzo dobrą okazją do przeciwdziałania i organizowania wszelkich akcji mających na celu szybką profilaktykę i zapobieganie tym chorobom. Warto inwestować w tego typu spotkania, ponieważ przyświeca im szczytny cel i jak widać zainteresowanie jest dość duże i przy okazji mnóstwo wspaniałej zabawy.